Siema, z tej strony Werko. Dzisiaj wam pokażę, jak zagrać praktycznie każdą postacią bądź zwierzęciem w GTA 5 bez używania kodów, modów czy trainerów. Od razu mówię, jeżeli znajdzie się takie 13-letnie ulane dziecko, które zacznie pisać komentarze, że wiedziało o tym, no to skoro wiesz o tym, to po co wchodzisz w ten film? Przy okazji pokażę, jak bez modów, kodów czy trainerów, bez używania, bez wpisywania, można sobie ustawić nieśmiertelność na dowolny czas. Przy okazji inne kody typu super skok, wybuchowe ataki wręcz lub wybuchowe pociski. Zapraszam do oglądania. Dobra, tak więc zaczynamy sobie od wejścia w tryb fabularny. Niezależnie jaką postacią aktualnie gramy, możemy teraz sobie wejść w tryb reżyserski. Żeby korzystać z trybu reżyserskiego, nie możemy być w pojeździe ani być ścigani przez policję. Najlepiej być po prostu na piechta. Wchodzimy sobie w tryb reżyserski. I tutaj mamy do wyboru aktorów. I teraz tak. Mamy zwierzęta. Oczywiście te, które odblokowaliśmy grając w tryb fabularny. Ja ich mam niewiele, ale trochę ich mam. I teraz postacie. Mamy praktycznie wszystkie, które da się spotkać normalnie w trybie fabularnym w mieście. Oraz postacie specjalne czy postacie fabularne. Mamy też postacie online, których no nie pokażę, bo nie jestem zalogowany teraz. Generalnie to może mnie też tak trochę rwać, bo mam coś z mikrofonem, nie wiem co się ostatnio dzieje. Ale mniejsza, wchodzimy sobie w postacie fabularne i teraz tak. Mamy na przykład do wyboru granie Amandą, czy Chengiem, Bradem. Chengiem, tak jak grałem na samym początku. Ale Lamar. Wybieramy sobie postać Lamara. Najlepsze jest to, że jak pójdziemy tam, pojedziemy w tamto miejsce, gdzie generalnie Lamar ma tych swoich ziomków, ten swój gang, to oni będą się do niego zwracać po imieniu. Więc tak samo jakbyśmy grali normalnie Lamarem, a nie podmienioną postacią, podmienionym skinem czy cokolwiek innego. Teraz tak, wchodząc w ustawienia możemy sobie zmienić porę dnia, pogodę, poziom pościgu itp. itd. Zrobimy tak, możemy sobie włączyć nieśmiertelność, amunicję zapalającą, wybuchową, o wybuchowe ataki wręcz, super skok, śliskie opony, niską grawitację oraz wyczyścić obszar. Żeby wszystko zatwierdzić, należy użyć przycisku kwadrat bądź byle innego przycisku, zależy gdzie gracie, na jakim gracie, czy PC, czy Xbox, czy jakie inne gówno. No, możemy sobie dialog na przykład. My nigga. Akcję, dialog, przełączyć aktora, kreator sceny, Rockstar itp. Wchodzimy na przykład sobie w garaż. Ja mam w garażu trochę takich tam pojazdów, bo to było na Michaelu. Weźmiemy sobie Cheetaha. Pojedziemy w miejsce, gdzie Lamar ma swój gang. Dobra, dotarliśmy na miejsce. Postaram się. O! Powiedział: yo, what's up, Lamar? I tak dalej. Normalnie się zwracają do nas po imieniu. Co jest dobre, bo biorąc inną postać, możemy usłyszeć dokładnie to samo. Na przykład, wybierając sobie postać, tutaj mam zapisane: obcy z kosmosu. No, tak się akurat do nas nie będą się do nas zwracać, ale też mogę powiedzieć w ramach takiej ciekawostki, że można się też za obcego przebrać. Przełączam sobie na kruka, czyli na zwierzę. Będąc krukiem, nie mamy dostępu do broni, ale możemy sobie latać i na przykład strać na czyjąś głowę. Też jak się nie ma co robić w GTA, nie ma się dostępu do online, to można się tak pobawić. No. Wrócimy do przyczepy.
Generalnie to tak. Można grać i kobietą, i mężczyzną. Można grać zwierzęciem, można grać LSPD i innymi takimi gównami wojskowymi itp. itd. Jeszcze pokażę, ile tego jest tak naprawdę. 17. 17 rubryk z postaciami. Mamy też specjalne postacie. Mamy Jezusa nawet. Zombie, jakiegoś tam innego. Postacie fabularne to najbardziej interesuje. Wade, Tracy, Tanisha, Douglas, Steve, Solomon, Simeon, Patricia i tak dalej. Naprawdę jest tego mnóstwo. A można się nieźle pobawić. Oraz niezłe robić z tego filmy. Dla zainteresowanych. Tutaj też są osiągnięcia do zdobycia na PlayStation 4. Oraz zapewne na Xboxie. O, możemy sobie pobiegać grubaskiem Jimmym. Może w końcu schudnie. Jeszcze możemy sobie odpalić super skok. Wybuchowe ataki wręcz, wybuchową amunicję, amunicję zapalającą, nietykalność. Zastrzeżony teren lepiej wyłączyć i zatwierdzamy ustawienia. Teraz jesteśmy super Jimmym, którego pochłonął tramwaj. Jak się naprawdę nie ma co robić w tej grze, to jest idealny sposób na zabawę. No, też będziemy mogli sobie zobaczyć różne ciekawostki związane z tym trybem oraz z możliwościami, jakie on nam daje. Typu jakby na nas reagowali inni ludzie, na przykład jakbyśmy grali policjantem, czy by na nas policja zareagowała normalnie, czy by do nas strzelali podczas wykroczenia, jakiegokolwiek wykroczenia. Oraz czy jako wojskowy moglibyśmy wejść do bazy wojskowej bez przypału? Piszcie w komentarzach, czy chcecie coś takiego zobaczyć, a ja postaram się to załatwić. Jak na razie to tyle chyba na dziś. Siema!